Cześć! W tym filmie pokażę, jak zrobić menu zjeżdżające do sekcji na stronie WordPress. Jeśli chcesz zrobić taką stronę typu one page, gdzie po kliknięciu tutaj w menu strona po prostu zjeżdża do odpowiedniej sekcji, a nie przenosi nas na inną podstronę, no to oglądaj dalej, bo właśnie to za chwilę pokażę. Więc aby to zrobić, musimy przejść do naszego kokpitu, do WP Admina. No i na początek będziemy musieli sobie trochę przygotować te nasze sekcje do tego, żeby można było do nich linkować z menu. Więc wchodzimy na naszą stronę główną i tutaj będziemy sobie te sekcje nasze przygotowywać. Ja na razie wyłączę sobie tutaj to menu boczne, taki ten panel i włączymy sobie widok listy, czyli taki nawigator po blokach, ponieważ będzie nam się łatwiej poruszać i zobaczyć, jak te sekcje tutaj wyglądają, bo widzicie, że jak tutaj najeżdżam, to podświetlają mi się odpowiednie bloki. Więc teraz sobie muszę wybrać, do których sekcji i w jakie miejsce chciałabym linkować. No może pierwszej to nie za bardzo, ale tutaj do tych logotypów to mogłoby być dobre, taki pierwszy element do menu, żeby były loga partnerów i wtedy po kliknięciu tutaj zjedzie nam. I teraz sobie szukam, gdzie ta sekcja się zaczyna, także jak widzimy tutaj to są te elementy tej kolumny, więc zaznaczam tą kolumnę, tu na niebiesko mi się podświetla cała ta sekcja, także to jest to, czego szukam. No i teraz otworzę sobie jeszcze ten panel z tymi ustawieniami bloku, bo teraz dlatego właśnie dla tych kolumn musimy tutaj być upewnieni, że na pewno te kolumny edytujemy, tą odpowiedni blok, który nam tworzy tą sekcję, no i klikamy na zaawansowane. I tutaj mamy taki element kotwica HTML. Ta kotwica, ona odpowiada takiemu atrybutowi ID, który zostanie dodany do kodu wynikowego tej strony i to właśnie po tym ID będziemy później rozpoznawali, że to jest ta sekcja i będziemy przypisywali to ID do menu, do poszczególnego elementu w menu. Więc do kotwicy tutaj powinniśmy wybrać i utworzyć sobie samodzielnie takie nazwy, żeby po prostu ponazywać te sekcje. Najlepiej jakimiś takimi słowami, które określają, co na tej sekcji się znajduje. No i przede wszystkim każda z tych kotwic musi być unikalna, czyli nie możemy powtarzać nazw tych kotwicach w obrębie jednej podstrony. Więc ja tutaj, ponieważ to są jakieś logotypy, to ja tutaj wpiszę logotypy. A następnie przejdziemy do następnej sekcji, zobaczę, do której jeszcze bym chciała tutaj podlinkować. No do tej drugiej to raczej nie, bo tutaj jak zaznaczę, to mamy tą drugą sekcję. To nie, raczej do kolejnej, czyli do tej grupy tutaj. Jak najbardziej, czyli to sobie nazwę jakoś znowu tutaj w tej kotwicy, no kursy powiedzmy, coś takiego. I zobaczcie, że tu od razu w tym nawigatorze dopisują nam się te ID, więc jesteśmy potem w stanie łatwiej zobaczyć, która to dokładnie ta grupa, ten blok, że to była właśnie ta sekcja, którą tam określiliśmy sobie wcześniej, także to jest dosyć fajne. Następną sekcję może tych trenerów też będę chciała tutaj podlinkować, więc szukam kolejnej. To jest ta grupa tutaj cała, która nam tworzy tą sekcję taką. No to do tego też będę chciała sobie zjechać, więc tutaj damy trenerzy. No i na końcu klikam aktualizuj, także teraz nam się pododawały tutaj te ID. Na razie zostaniemy przy tych trzech. Kursy i logotypy, także mamy takie trzy sekcje na stronie ze swoimi ID-kami. No i teraz musielibyśmy je przypisać do menu, czyli wychodzimy tutaj z tego edytora i wchodzimy do wygląd menu i w menu zamiast tych podstron, które tutaj mamy pododawane, będziemy musieli dodać sobie, czyli ja je już pousuwam i ja dodam sobie trzy właśnie nowe elementy menu, które będą nam zjeżdżały do tych konkretnych sekcji. I tego już nie dodajemy poprzez strony, to dodajemy poprzez własne odnośniki. I tutaj musimy wpisać nasz adres URL, czyli tutaj sobie kopiujemy z naszej strony nasz adres URL, tu sobie go wklejamy, no i mamy, on się kończy takim slashem. Po tym slashu musimy wpisać nazwę pierwszej sekcji, do której chcemy tutaj teraz linkować, ale najpierw musimy poprzedzić ją takim haszem. To jest na klawiaturze, musimy trzymać shift i liczbę 3 i taki hasz nam się tutaj wstawi i następnie wpisujemy, jak to ID dokładnie identyczne, jak tam wpisaliśmy do tej pierwszej sekcji, czyli to były logotypy. I tutaj nie może być żadnych spacji, nie robimy żadnych odstępów, żadnych dużych liter, nic takiego. Po prostu wpisujemy dokładnie taką samą nazwę, jak tam było przypisana do tej konkretnej sekcji z tymi logotypami. I tutaj jeszcze tekst tego odnośnika, no to co ma jakby się wyświetlać w menu, ta nazwa. Czyli klikam logotypy, no i mam już dodany pierwszy odnośnik.
Kolejny odnośnik, dokładnie tak samo. Wstawiam ten mój adres, URL, ten hash i daję kolejna sekcja, nazywała się kursy. Ja ją tak nazwałam, no i tutaj też wpiszę kursy. I dodaję do menu, no i trzecia sekcja jeszcze była, to byli trenerzy. I tutaj też wpiszę trenerzy. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych spacji, nic tutaj dodatkowego nie jest dodane poza tym haszem. Także tu zapisujemy, to oczywiście możemy otworzyć się, upewnić, że dobry, mamy ten link. I zapisujemy to menu. No i zobaczmy, co w naszym menu nam się zmieniło na stronie i jak to teraz działa. No mamy te logotypy, kursy, trenerzy, no i spróbujmy zrobić zjazd w dół. Klikam logotypy, przeskoczyło nam, nie? Był taki szybki skok tutaj do tych logotypów. Teraz wrócę do kursów, skoczyło nam do kursów i teraz zrobię do trenerzy, skoczyło nam do trenerzy. Tutaj może zobaczycie pewien problem na tych logotypach, że zjechało nam tak dosyć blisko tych logosów. To tutaj powodem jest, że mamy ten, jesteśmy zalogowani, mamy ten tutaj na górze jeszcze taką no listę tych jakichś elementów z WordPressa i tego nie będzie dla użytkownika, który nie jest zalogowany, więc to nie powinno powodować tego problemu, że on tak nachodzi, ale jeżeli by był to problem, to musielibyśmy w edytorze blokowym przy tej sekcji na górze jakby dodać jakiś może trochę odstępu. Tam jest taki blok odstęp i trochę byśmy dodali 20-30 pikseli, żeby on był trochę niżej, żeby tu jeszcze stworzyć taki trochę miejsca więcej i przez to on wtedy przeskoczy nam i będzie większy odstęp. No oczywiście takiego przeskakującego menu, no to nie za bardzo to wygląda. Fajnie by było, żeby to menu działało tak, że jak kliknę na kursy, no to jest takie gładkie przejście, nie? I tak zjeżdża. No to czasem jest tak, że może być tak, zależy od tego, jaki macie motyw u siebie zainstalowany, że taki motyw będzie miał już taki skrypt właśnie, on się nazywa Smooth Scroll. Jeżeli macie taki skrypt na swojej stronie, w swoim motywie, to możliwe, że od razu jak to dodacie te właśnie linki w tym menu z tym haszem, to że Wam będzie zjeżdżało po prostu tak w taki łagodny sposób. Ale może tak nie być, tak jak w przypadku mojej strony tutaj. No i wtedy byśmy musieli dodać wtyczkę do tego Smooth Scrolla, żeby ona umożliwiała takie zjeżdżanie. No więc wchodzimy do wtyczki, dodaj nową i wpisujemy tutaj we wtyczkach Smooth Scroll i zobaczymy, co nam tutaj wyszuka. W repozytorium jest tutaj kilka wtyczek. Ja wybrałam taką wtyczkę mniej popularną trochę. Ona nazywa się Surbma Smooth Scroll, dlatego że ta wtyczka jest bardzo lekka, co za chwilę zobaczymy. Dodaje bardzo mało kilobajtów nowego skryptu. Ona w zasadzie tylko nam dołącza taką bibliotekę właśnie z tym Smooth Scrollem. I nie powoduje to jakieś, nie będzie to powodowało jakiegoś obciążenia dla strony czy coś takiego, więc dlatego myślę, że to jest dosyć fajna wtyczka, ale szczególnie ta pierwsza wtyczka może też być dla Was odpowiednia. Ona ma wiele opcji, także będzie można tam poustawiać sobie różne jeszcze elementy. Tutaj ta wtyczka po prostu nam zadziała od razu, nie będziemy musieli nic ustawiać. Więc ja ją instaluję. Ona nie była jakoś super niedawno aktualizowana, ale 4 miesiące temu to jest wystarczająco, a po prostu ona tutaj dodaje nam tylko taką małą bibliotekę. Więc jak tam się nic nie działo, no to ona nie wymaga jakichś tam wielkich aktualizacji. No i włączamy ją. No i teraz ta wtyczka w zasadzie, ona nie ma żadnych ustawień, także ona nam będzie od razu działała. Więc teraz sobie odświeżymy tą stronę. Ja tutaj się pozbędę na razie tego hasza i odświeżę. Znaczy teraz się z haszem odświeży. Dobra, zróbmy tak. No i mamy logotypy. Jak klikamy, to widzicie, że zjeżdża nam w dół. Także kursy też nam zjeżdża i trenerzy też nam zjeżdża. Także fajnie to działa, tylko włączyliśmy tą wtyczkę i nic nie trzeba robić. U nas sobie same zjeżdżają teraz te elementy. Także to jest dosyć fajne, proste. No i jak spojrzymy jeszcze tradycyjnie sobie na nasz podgląd tutaj, jakie nam się ładują skrypty, tak, bo zawsze musimy sobie sprawdzić, co nam te wtyczki ładują, odświeżamy, tu się nam załadują, ja mam zaznaczony akurat sam JS, możemy wczytać all, tak, i tu zobaczcie, jest Surbma, tak, ten plugin Surbma, więc jak sobie tu odfiltrujemy,
On dodaje nam takie trzy pliki JS, bardzo lekkie, 2,8 kB, 1,7 kB, że to jest może z 5 kB, to jest bardzo mało. Wprawdzie ta wtyczka zależy od jQuery, które generalnie w WordPressie będzie nam, tutaj mam JS-a, które będzie się załączał przeważnie też i inne skrypty będą korzystały z tego jQuery, więc przeważnie i tak to jQuery będziemy mieli załadowane, więc doładowujemy tutaj tylko 5 kilobajtów, więc to nie będzie powodowało żadnego obciążenia dla tej strony. I teraz jeżeli, ja to oczywiście pokazałam na edytorze blokowym, na każdym innym edytorze, czy jakimś tam page builderze, to będzie wszystko działało tak samo, czyli musimy wykonać te same kroki. Musimy sobie te sekcje poszczególne na stronie, czy te elementy, do których chcemy, żeby zjeżdżało, musimy odnaleźć w tym naszym edytorze blokowym i tam, czy tam w tym naszym page builderze typu Elementor, musimy dodać ID. I tam po prostu w ustawieniach tego bloku, czy tego modułu w tym page builderze, czy danej sekcji, musimy sobie wyszukać coś, co nazywa się albo kotwica HTML, albo ID, czyli ID, czy jakieś CSS ID. Takie coś jest w Elementorze w zakładce zaawansowane, czyli jak przeklikamy sobie do danego modułu, zaznaczymy sobie sekcję i mamy tam takie trzy zakładki w tym edytorze, przechodzimy do zakładki zaawansowane i tam znajdziemy właśnie to ID, tam, to jest jakoś ID CSS czy coś takiego, tak to się nazywa i tam należy wpisać właśnie te ID-ki, które mamy tutaj też wpisane, czyli te logotypy, kursy, trenerzy, to wpisujemy właśnie do ID. No i następnie do menu dodajemy dokładnie tak samo, tutaj nic się nie zmienia, bo menu wszędzie niezależnie od motywu będzie działało tak samo, także dodajemy dokładnie w ten sam sposób, czyli nasz adres i sharp i te nasze ID, które sobie tam wpisaliśmy. No i ewentualnie, jeżeli byśmy potrzebowali ten smooth scroll, no to sobie weźmiemy wtyczkę. Czasem w tych page builderach już taki smooth scroll będzie jakby dołączony do tego page buildera, także on może tak być, że nam od razu zadziała, nie będziemy musieli tej wtyczki już dodawać do tego smooth scrolla, ale to musimy już sami sobie przetestować. Także mam nadzieję, że to wideo było dla Was pomocne, jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.